Jan Karski, emisariusz Polski podziemny, emisariusz delegatury rządu na kraj. Praktycznie człowiek, którym można nazwać współcześnie chodzącym dyktafonem albo chodzącym komputerem. Miał on bardzo dobrą zdolność zapamiętywania, dokładnego zapamiętywania opisów, relacji, sprawozdań, które omawiali mu różni przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego. Cyryl Ratajski szczególnie daje mu rozkaz, że masz się spotykać z konkretnymi przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Z Żydami koniecznie, z ugrupowaniami żydowskimi wewnątrz getta. Spotkaj się z socjalistami, z narodowcami żydowskimi. Wszystkimi tylko spamiętuj. Zbieraj to w swojej głowie, zbieraj to w pamięci. I on praktycznie to robi. To jest naprawdę fenomen człowieka, który to wszystko zebrał. Dodatkowo dostał zadanie zobaczenie, jak wygląda ten Holokaust, to Gehenna ludobójstwa narodu żydowskiego. Jan Karski wraz z bratem Marianem Kozielewskim zbierają informacje dotyczące mechanizmu Holokaustu. Procedury niemieckie, wyłapywanie ludności. Siatka tak zwanych szmalcowników. Oczywiście te informacje nie trafiają wszystkie na zachód, bo część przejmują też służby specjalne Polskiego Państwa Podziemnego. Funkcjonowanie getta, w jaki sposób powstaje. I to wszystko jest spisywane i wysyłane. On jako kurier wywozi to, przewozi to na zachód. Z tym całym raportem w swojej głowie udał się na zachód. Dzięki gigantycznej pracy naszej konspiracji, bo on dostał szereg dokumentów. Myśmy mieli naprawdę gigantycznie rozbudowaną siatkę fałszerzy dokumentów. Doskonałe papiery dostał, dzięki którym spokojnie przejechał Niemcy, Francję, potem do Hiszpanii, do Gibraltaru i z Gibraltaru statkiem tutaj do Wielkiej Brytanii. Tam pisze raport, dokładnie zbiera swoje relacje. Niestety, Zachód ignoruje. Stara zasada. To niemożliwe, żeby Niemcy, tak kulturalny naród, o takiej tradycji mógł coś takiego zrobić. Karski starał się naprawdę swoje wystąpienia ograniczyć do niezbędnego minimum. On mówił o tym niecałe 20 minut, żeby nie zanudzić rozmówców. Widział naocznie getto warszawskie. Dostał możliwość dotarcia dzięki przekupstwu tutaj ukraińskich strażników dotarcia do obozu przejściowego w Izbicy. To jest obóz na trasie do Zamościa. Zobaczył, jak wygląda, no trudno powiedzieć, katastrofa, zbrodnia na tej ludności, która tam przebywa, która za chwilę zostaje przetransportowana do obozów zagłady, do takiego niemieckiego obozu zagłady, jakim jest Bełżec, albo do obozu zagłady w Sobiborze. Chciał tam, chciał tam pomagać. Praktycznie to spowodowało, że Ukraińcy, dzięki którym dotarł tam, zauważyli, że no nie może on się tak zachowywać w przebraniu ukraińskiego strażnika, bo to wzbudzi od razu podejrzenia u Niemców. W lipcu 1943 roku, w lipcu, na wakacje, jest w Stanach Zjednoczonych, idzie do prezydenta Roosevelta, opowiada mu o tym, opowiada mu o tej Gehennie. No, ale prezydent Roosevelt jakby tego nie chciał usłyszeć. Zaczyna schodzić na jakieś dziwne tematy rolnicze. No, jakby mówi, że Niemcy zapłacą za to po wojnie, bo on oczywiście sugeruje, dajcie apel, przedstawcie apel światowy, że za te zbrodnie Niemcy wtedy, w 1943 roku, my już o tym wiemy, będziecie sądzeni i wasze państwo zapłaci za to gigantyczną cenę, za to, co wy tutaj robicie. No Amerykanie, no nic. Lepiej to zachować w tajemnicy, bo Amerykanie nie lubią za Żydami, bo Amerykanie nie przepadają za Żydami. Jeszcze powiedzą, żeby wspierać Niemców. I po chwili ciekawa rzecz. Powiada pan, że Polska jest krajem rolniczym, to ile chcecie koni kupić po wojnie od nas? Czyli po prostu potraktowanie tego wybitnie instrumentalnie.
polski wysiłek został całkowicie zignorowany, a teraz jest odwracane, że my jesteśmy za to winni. I dlatego uważam, że powinno się o tym mówić głośno i napisać parę książek w języku angielskim, wydać krótko, powiedzieć wprost. Reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. I niech się Stany Zjednoczone teraz same tłumaczą. Światowy Kongres Żydów. On się spotyka z obywatelami amerykańskiego, żydowskiego pochodzenia i oni mówią, wie pan, panie Karski, ale my nie możemy panu w to uwierzyć. My nie mówimy, że pan kłamie, ale nie możemy w to uwierzyć. No, za 2 lata, w 1945 roku, kiedy amerykańskie wojska odkrywają, kiedy już w 1944 odkrywa się na przykład Majdanek w Lublinie, no, wtedy świat poznaje, co to jest obóz koncentracyjny niemiecki, jak wygląda gehenna, śmierć milionów ludzi w tych obozach i wtedy jest szok. Ale ten szok, który można było już co nieco zmniejszyć, czy co nieco zmniejszyć dzięki pracy, gigantycznej pracy Jana Karskiego. Raporty Karskiego przez pewien czas cieszyły się popularnością na Zachodzie, ale to była sensacja dnia. Taka przysłowiowa. To było, kiedy opublikowano je w formie książkowej. Ale przeczytano. To tak jak dzisiaj, na zasadzie zrobiono 2-dniową akcję rysowania pszczółek czy czegoś tam innego na chodniku i zapomniano. Tak naprawdę jedyni, którzy pamiętali o tragedii Żydów, to byli Polacy i przypominali. No i sami Żydzi, którzy swoją ciężką pracą, i to trzeba oddać szacunek, że mimo że przez 10 czy 20 lat ich wyśmiewano, oni inwestując olbrzymie pieniądze w badania, w stypendia spowodowali to, że Holokaust w tej chwili jest tematem numer jeden zagłady, jeśli chodzi o II wojnę światową. Jan Karski wydał i opisał w książce Tajne Państwo i pracę całej działalności naszego polskiego państwa podziemnego, jak i oczywiście pracy tych wszystkich organów, które pomagały Żydom, bo i Front Odrodzenia Polski, Zofii Kossak-Szczuckiej. Bardzo ważna organizacja, dość duża, która starała się jak najmocniej pomagać oczywiście w tych naszych polskich okupacyjnych, równie bestialskich ze strony Niemców warunkach. A więc i tych wszystkich innych organizacji, które starały się ratować, bo ile można było ratować. No, a więc o tym trzeba mówić, o tym on opisał. Oczywiście po wojnie też o tym wspominał, bo został w Ameryce, był profesorem na jednym z uniwersytetów amerykańskich, a więc o tym i sam mówił, że później oczywiście stał się jak gdyby takim Izraelitą, bo oczywiście Izrael też go uhonorował, więc każdy o Janie Karskim powinien wiedzieć, że kto pomaga, kto się stara, a no, kto ma możliwości, a nic, niewiele zrobił. Raporty Karskiego, trzeba też pamiętać, że to nie miało wpływu. Po prostu zamknięto je do przysłowiowej szuflady i nawet teraz się niechętnie mówi, że to strona polska ciągle informowała o tym, co się dzieje. Bo cały świat, rzekomo cywilizowany, mówił, że Niemcy, oni są zbyt cywilizowani, zbyt rozwinięci, żeby się mogli do czegoś takiego posunąć. Dopiero ludziom zaczęły się oczy otwierać, do czego Niemcy są zdolni, kiedy wojska brytyjskie czy amerykańskie, wchodząc w 1945 roku na tereny państwa niemieckiego, zaczęły wyzwalać obozy koncentracyjne. Dopiero wtedy uwierzono, że to nie jest wymysł propagandy polskiej, propagandy antyniemieckiej, że, bo tak traktowano początkowo, że Polacy chcą się, no brzydko mówiąc kolokwialnie, odegrać na Niemcach i też im gębę zrobić. Okazało się, że Polacy nie kłamali. I to jest jeszcze gorzej, niż co się spodziewa. Niż się można było spodziewać. Trzeba pamiętać, że raporty Karskiego obok raportu Pileckiego to są najlepsze pisane na gorąco dokumenty dotyczące maszyny zagłady autorstwa Niemiec. I uważam, że Polacy powinni, Instytut Pamięci Narodowej powinni zrobić odpowiednią kampanię prasową wokół tego i wydać w kilkunastu językach świata.